do kolejnego punktu. Projekt Komisji Architektury. Badał pokażenia budżetu dla inwestycji pod nazwą budowa dwóch budynków wielorodzinnych z usługami w parterze oraz garażem podziemnym w ulicy Nowosądeckiej w Krakowie. Opiniuje się negatywnie budżet dla inwestycji pod nazwą budowa dwóch budynków wielorodzinnych z usługami w parterze oraz garażem podziemnym na rzekach 504 i 505 oraz infrastrukturą techniczną na działkach 500, 501, 502, 503, 498, 501, 498, 502, 506, 507, 508, czyli w Nowosądeckiej w Krakowie. Uchwała w budynku jest niepodjęta. Wyjaśnię, że to jest na samej granicy naszej dzielnicy, dzielnicą 11 po stronie wschodniej. I jest to sam narożnik, bardzo wąska działka, a wszystkie te działki wymienione poza działką 504 i 505 są drogami i chodnikami. Więc tam no, zabudowa prawie w 100% tych działek, dwóch maleńkich działek blokami o 35 metrach wysokości. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Ja, może uzasadnienie. Ulica Nowosądecka jest arterią międzyosiedlową, do której nie można robić zjazdów w dowolnym punkcie z budynków wysokich o kilkuset mieszkaniach. Poza tym nie można bez końca dopieszczać zabudowy osiedla. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać jeszcze głos w tej sprawie? Takie mamy wrażenie, że takie toporne jest troszkę to uzasadnienie. Nie pasuje nam słowo do gęszcza. Tutaj z kolegą się już zrzymamy na to, więc jeżeli byłaby możliwość komisję prosić o zamiennik, który by był dzieci. Zwiększać zabudowę. No zwiększać nie do gęszcza. Zwiększać. Zwiększać zabudowę osiedla. Zwiększać zabudowę osiedla. Dogęszać, zwiększać, może lepiej być zwiększać. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, wobec powyższego poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Przepraszam, trzy się wstrzymały. Stwierdzam, że Rada przyjęła projekt uchwały Komisji Architektury. Przepraszam. Projekt Komisji.